Juwenalia, najważniejsze studenckie święto, zbliża się wielkimi krokami. Pora więc na chwilę zapomnieć o przerażającym echu sesji. No, God! No, God, please, no! 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 I sprawdzić, na jakich koncertach będziemy się bawić. I tak 2 czerwca do Bydgoszczy zawita 5 wyjątkowych zespołów. Któż to będzie, zapytacie? Pora na odpowiedzi. Na początek jako support po raz kolejny pojawi się skakanka prosto z oddalonego o 54 km od Bydgoszczy Wyżyska, a w chwilę po nich zagra bomba kaloryczna, muzyczna wersja tego, co spotka nas wszystkich na blokadzie. Dalej na scenie spotkamy Tabu, regowe granie prosto z Wodzisławia Śląskiego, 5 najbardziej zanieczyszczonego miasta w Europie. Co jak co, ale oni potrzebują jamańskiego słońca. Do tej pory ich największym sukcesem jest płyta Endorfina z singlem Jak dobrze cię widzieć. Ze mną wódki zapalimy, papierosa, utopimy smutki. Szybka zmiana klimatu do mocnego rapu. Dwa Sławy to duet z Łodzi złożony z Rado Radosnego i Jarka Astka. Rapują od 10 lat, a teledyski do ich ostatniej płyty Ludzie Szczosy zebrały razem 10 milionów wyświetleń na YouTube. Całkiem niedawno zagrali też z naszym rodzimym producentem Pau Beatsem na płycie Orkiestra. Sam koniec czwartkowego wieczoru zagra dla nas Lux Torpeda. Wyjątkowe połączenie ciężkiego brzmienia Odlicy z rapem Hansa sprawiło, że w ciągu kilku lat Lux Torpeda przejeżdżała przez polską scenę szybciej niż Pendolino. W Bydgoszczy byli już nie raz, jednak ku radości studentów po raz pierwszy zjawią się na juwenaliach. Lux Torpeda przyjedzie do nas z nową płytą My Was, My Nas. Wiele zrobić ci razem, my was, my nas. Wiele zrobić ci razem. To wszystko wydarzy się na pierwszym z koncertowych dni juwenaliowych. Co się wydarzy na kolejnych, dowiecie się oczywiście na antenie Radia Uniwersytet.